Nowy kanon na chwilę obecną obfituje w wiele rozmaitych historii, które do tej pory skupiały się wokół filmów z oryginalnej trylogii i wokół tych produkcji, które akurat aktualnie wchodziły na ekrany kin i trzeba było je jakoś wypromować. W taki sposób powstawały wszelakie komiksy i książki, które nawiązywały do Solo, Rogue One, Ostatniego Jedi, a nawet The Clone Wars dostało swoją serię od IDW, która co prawda nie wyszła na czas ze względu na COVID, ale i tak jej głównym założeniem była właśnie promocja siódmego sezonu. I nawet gdy były to historie w miarę spójne między sobą i jakościowo dobre, tak nie miałem do tej pory wrażenia, że Gwiezdne Wojny w ramach nowego kanonu potrafią wyjść w ramach książek właśnie poza te historie związane z filmami. A dawały to chociażby legendy wcześniej, swoją nową erą Jedi czy obydwoma grami z serii Knights of the Old Republic, które z założenia wręcz odcinały się od tego, co pokazywały filmy. I jasne, wtedy nie mieliśmy filmów, a książki i komiksy poniekąd trzymały Gwiezdne Wojny przy życiu, ale nawet gdy dostawaliśmy takie The Clone Wars, to obok Dark Horse wydawał serię Dziedzictwo, zaś Del Rey Przeznaczenie Jedi. I właśnie nowy kanon nie eksplorował innych okresów czy postaci niż te, które znamy z filmów. No, nie robił tego do pewnego czasu. Przez miesiące zapowiadano coś takiego jak Project Luminous, który miał być osobną serią pisaną przez kilku już na tamtą chwilę zasłużonych dla marki twórców, jak Charles Soule czy Claudia Gray. Jednak pod tą nazwą kryła się inna, którą dziś znamy pod nazwą The High Republic, które zadebiutowało wraz z początkiem 2021 roku. I jeszcze wtedy wydawać by się mogło, że to nie jest po prostu dobry okres dla książek gwiezdnowojennych w Polsce, jak i w ogóle dla samych Gwiezdnych Wojen. Byłem chociażby Star Wars Comics przestało być wydawane, chociaż zaraz później zostało bardzo szybko wznowione. Natomiast taki Uroboros, czyli poprzedni wydawca gwiezdnowojennych książek, zrezygnował z dalszego wypuszczania ich na polski rynek. Natomiast takie The Rise of Skywalker jako jedyny z nowych filmów nie dostał u nas swojego podręcznika ilustrowanego. Jako jedyny od 2015 roku. Natomiast bardzo szybko z ofensywą wyszło wydawnictwo Olesiejuk, które natomiast wydało, postanowiło wydać, wtedy jeszcze zapowiedziało, książkę Światło Jedi z tak zwanej serii The High Republic, którą u nas postanowiono przetłumaczyć na Wielka Republika. I w tym przypadku właśnie bardzo się cieszę, ponieważ, no kurde, jest to jedna z tych książek, na które bardzo mocno czekałem. Nawet bym powiedział, że z nowego kanonu na tą czekałem najbardziej. Na tyle mocno, że czytałem od razu w oryginale. Później, jak już dostałem swój egzemplarz recenzencki, to zrobiłem to po raz drugi w rodzimym języku. A czemu tak czekałem? Tak jak powiedziałem wcześniej, High Republic było pierwszą książkowo-komiksową serią, która nie była uzależniona od filmu w żaden sposób. A opowiadało historię trzymającą się na własnych nogach, bez zbędnego nawiązywania do filmów. Jest to zupełnie nowy okres w dziejach Gwiezdnych Wojen, który rozgrywa się na około 200 lat przed Mrocznym Widmem. Tutaj dane nam będzie obserwować Zakon Jedi w dziejach swego rozkwitu. To samo tyczy się Republiki, stąd też nazwa Wielka Republika. I High Republic w tym przypadku łączy ze sobą kilka różnych mediów i pod tym kątem przypomina poniekąd takie Cienie Imperium sprzed 20 czy 30 lat, natomiast jest tutaj w tym przypadku to na znacznie większą skalę, zarówno jeśli chodzi o sam marketing, jak i ilość wszelakich pozycji, które w ramach The High Republic mają się ukazywać. Marvel wypuszcza serię komiksową o tym tytule, IDW komiksy skierowane do młodszych, a książki również zróżnicowane są wiekowo. I te, jak już wiemy, wydawać na bieżąco ma właśnie Olesiejuk. Natomiast pierwsze, co dostaliśmy zarówno u nas, jak i w Stanach, to Światło Jedi. I czy Olesiejuk podołał? Na samym wstępie mogę powiedzieć, że oczywiście jak najbardziej. Natomiast muszę też niestety przyznać, że pewna obawa mimo wszystko podświadomie w głowie się narodziła. Byłem Olesiejuk to wydawnictwo, które przyszło tak naprawdę znikąd, nie znałem go wcześniej pod żadnym kątem, a w szczególności jeśli chodzi o uniwersum Gwiezdnych Wojen, bowiem też raczej nie mieli z nim do czynienia. Jeśli chodzi natomiast o tę książkę o The High Republic, właśnie Światło Jedi konkretniej, jest to książka, która ukazała się w ogóle w Stanach w tym roku, na początku tego roku, 5 miesięcy temu, czy 6. Natomiast jeśli chodzi o polskie wydanie, zostało ono zapowiedziane w marcu i na maj, więc dosłownie po 3 miesiącach od zapowiedzi wypuszczają książkę. Stąd ta obawa się narodziła, natomiast muszę powiedzieć wprost, że jak najbardziej podołali. O taką regularność książki Star Wars wręcz prosiły się od kilku ładnych lat. I widać,
że wydawnictwo promowało same powieści, chociażby tłumacząc spot reklamowy dany niegdyś przez Lucasfilm. Zanim jeszcze też przejdę do zawartości, chciałbym napomknąć o formacie książek, który jest dokładnie ten sam, co w przypadku powieści od Uroborosa, a więc spójność w pełni zachowana. Powiem więcej, Olesiejuk na jednej z pierwszych stron dał informację odnośnie wydanych u nas powieści i uwzględnił tam właśnie te pozycje, które naprawdę się u nas ukazały. A co najważniejsze, możemy Światło Jedi stawiać obok innych książek, bowiem są równie wysokie, a różnica polega tylko na innym logotypie. Nawet okładka ma tłoczone i lakierowane elementy. I dosłownie, ta książka nawet zachwyca wyglądem i swoją okładką, bowiem ta nawiązuje stylistycznie do tego, co ukazywane jest w ramach komiksów od Marvela, czy chociażby na pracach koncepcyjnych, którymi promowano samo The High Republic. A w tej książce, czyli Świetle Jedi, wszystko tak naprawdę się rozpoczyna. I ta książka dzieli się na trzy części wewnątrz. W pierwszej zaś nie jest nam dane obserwować historii oczyma głównych bohaterów, a przynajmniej nie mówi ona wprost, kto głównym bohaterem jest. Ale po kolei. W systemie Hetzal otwiera się nowa stacja kosmiczna, latarnia Gwiezdny Blask, która zaś symbolizować ma dobrobyt, będąc przy tym punktem dla zewnętrznych rubieży. Zakon Jedi, jak i najważniejsi przedstawiciele Republiki lecą tam na wielkie otwarcie, niemniej po drodze jest wiele komplikacji związanych z destrukcją statku kosmicznego Bieg Dziedzictwa. I pierwsze 150 stron opowiedziane jest tutaj z kilku różnych perspektyw. Ze perspektywy chociażby samych rycerzy Jedi specjalnie stworzonych na potrzeby tej serii, czy zwykłych obywateli. I trudno jest na samym początku powiedzieć, kto jest tej głównym bohaterem tej powieści. I nawet nie wiem, czy jest tej główny bohater, czy główna bohaterka, bowiem głównymi bohaterami są po prostu Jedi, którzy zostali, jak już powiedziałem przed chwilą, stworzeni na potrzeby tej książki czy innych książek z serii The High Republic. I z każdym możemy zwyczajnie się identyfikować. Poznać możemy mistrzynię Avar Kriss, rycerza rasy Wookiee Buriagę czy Twi'lekanina Lodyna Greystorma i jego ucznia Bella Zetifara. Koło tego wszystkiego oczywiście wspomniany jest Yoda, a nawet znani już rycerze jak Yarel Puff czy Oppora Sissis również się pojawiają, co prawda na chwilę, ale jednak. I ten cały rozkwit jest tutaj wręcz uwypuklony, momentami mało subtelnie, lecz w pełni samoświadomie. Natomiast jest to pokazane chociażby na przykładzie samej medycyny, gdzie jest płyn Bacta, który jest czymś zupełnie nowym, które mają zrewolucjonizować. Natomiast w filmach wiemy, że jest to coś na porządku dziennym. I to samo na przykład tyczy się kolonizacji różnych systemów czy planet, które również w czasach filmów mogą być w pełni skolonizowane, tutaj są to zupełnie nowe światy. I nie mamy też tutaj szablonowych złoczyńców, a nihilów, którzy wręcz są wzorowani na wikingach, co też twórcy niejednokrotnie mówią. I ponownie mają oni swój segment, a przynajmniej Markion Roy i Lorna Dee, czyli dwa główne czarne charaktery w tej właśnie książce. Powieść pokazuje również pewne zupełnie nowe spojrzenie na samą moc i na samą kontrolę nad nią i pewne nowe interpretacje mocy, jak chociażby szukanie pewnych skupisk, chociażby poprzez słuchanie muzyki, co jest niezwykle ciekawe i mam nadzieję, że tego typu wątki będą również rozwijane w kolejnych powieściach, jeśli już nie są, a ja o tym jeszcze nie wiem, bowiem czekam zwyczajnie na kolejne książki, jak ukażą się już w języku polskim. I w tym przypadku jest to bardzo subtelne, znacznie bardziej subtelne niż chociażby hej, to są midichloriany i to one wytwarzają moc. Generalnie historia opowiedziana jest w nieszablonowy sposób i wzbogaca o długie i szczegółowe, a przede wszystkim wyraziste opisy. To wszystko może jednak z jednej strony lekko zmęczyć, bowiem jest to inna gwiezdnowojenna książka niż te, które dostawaliśmy do tej pory. Zaś sama perspektywa odkrywania tego świata na nowo pod zupełnie innym kątem z każdą stroną napawa optymizmem. Poza tym jest to jedna z niewielu książek Charlesa Sola, a wcześniej pisał głównie właśnie komiksy. Powiem więcej, wcześniej przekonany byłem, jeszcze za czasów Luminous, że Sol będzie pisać serię komiksową, a dostał książkę, dla której było wyznaczone stosunkowo wiele zadań. Miała być dobra sama w sobie, dobrze rozpocząć całą serię, przedstawić okres w barwny i wyjątkowy sposób. No i przede wszystkim zachęcić każdego do odkrywania The High Republic. Wszystko udało się wręcz idealnie. Ta książka to absolutny ranking książek z nowego kanonu. I nawet powiem więcej, czekałem na tę książkę i czytałem ją z niezwykle wielkim zainteresowaniem, a dawno nie miałem takiego zainteresowania, jeśli chodzi o jakiekolwiek książki z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. W końcu
ta książka i w ogóle nowy kanon zrobił coś nowego, coś co stoi na własnych nogach i zwyczajnie jest to eksperyment. A takich było wiele w przypadku legend i zdaję sobie sprawę, że często były to niestety nieudane eksperymenty, natomiast za to sobie je ceniłem, że próbowały, mimo wszystko czasami z uporem maniaka, ale próbowały robić coś nowego, gdzie nowy kanon do tej pory, jak już powiedziałem na samym początku, trzymał się ściśle tych filmów. Natomiast teraz, już jak najbardziej, nowy kanon również pokazał, że umie opowiedzieć swoją własną historię. Poza Światłem Jedi wyszły również dwie książki z podznaku The High Republic, a kolejne pojawiać się mają na przestrzeni przyszłych miesięcy. Seria komiksowa natomiast zadebiutowała wraz ze Światłem Jedi, zaś u nas pojawić się ma w przyszłym półroczu. Już teraz, na tę chwilę mogę powiedzieć, że jest świetna, lecz mimo tego, że opowiada historię zupełnie odrębną, to rozgrywa się po tej książce. Jak będziecie czytać, to już sami wybierzecie, ja natomiast zachęcam do czytania najpierw właśnie książki. No i samo wydawnictwo spisało się rewelacyjnie, bowiem ta książka została wydana dokładnie w takim samym formacie, jak te książki, które wydawał wcześniej Uroboros, a za tym idzie, wpasowuje się idealnie na półce do reszty powieści. Poza tym wszystkim, jeśli chodzi o samo tłumaczenie, również w tym przypadku zatrudniono tę tłumaczkę, która w Gwiezdnych Wojnach była już od kilku ładnych lat, jeśli nie kilkunastu lat. Mowa tutaj oczywiście o Ani Hickert-Berezie, która natomiast w tym przypadku idealnie skroiła to tłumaczenie, dała wiele nowych pojęć do polskiego słownika Star Wars, a także skroiła to tłumaczenie idealnie wręcz do polskiego czytelnika i czyta się je dokładnie tak samo jak oryginał. Jak już mówiłem niejednokrotnie w tej recenzji i powiem jeszcze raz, po raz ostatni, Światło Jedi jest naprawdę bardzo dobrą książką i zachęcam Was do czytania jej. A ja natomiast dziękuję wydawnictwu Lesiejuk po raz kolejny za wysłanie mi tej powieści, jak i kolejnej, czyli Mandalorianina, do recenzji. W międzyczasie mogę Was zaprosić na mojego Instagrama, Facebooka i wszelakie inne socjale, do których linki znajdziecie w opisie. I ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć, niech moc będzie z Wami i zdecydowanie kupujcie Światło Jedi, czy to w wersji papierowej, czy cyfrowej.